Robotnicy znów weszli na zabytek. Właśnie rozpoczął się kolejny etap remontu drewnianego kościółka w Bełku. Prafi udało się pozyskać 300 tysięcy złotych na dalszą renowację obiektu. Dzięki temu będzie można wyremontować nawę i prezbiterium z XVIII wieku. Od kilku dni na drewnianym kościółku w Bełku znów widać robotników. To widoczny znak, iż zabytek na pewno ocaleje. Rozpoczął się bowiem kolejny etap renowacji, a to dzięki 300 tysiącom złotych, jakie udało się pozyskać Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te pieniądze mają umożliwić remont nawy i prezbiterium oraz wnętrza kościoła. Wnętrze kościoła jest równie cenne jak sam zabytek. Znajduje się w nim bowiem ołtarz z XVII wieku. Remont obejmie też naprawę podmurówki i murów fundamentowych, wymianę zbutwiałych bali, impregnację i konserwację zachowanego i nowego drewna. Tym razem czerwieńscy urzędnicy nie spodziewają się żadnych przykrych niespodzianek, jak to było w przypadku pierwszego etapu remontu. Wtedy prace skupiły się w zasadzie na remoncie wieży kościelnej, bo okazało się, że ta część kościoła wymaga natychmiastowej interwencji i jest w najgorszym stanie technicznym. Sam remont zbutwiałej wieży pochłonął kasę, która miała wystarczyć na odnowienie połowy obiektu. Dlatego jak z nieba spadła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Parafia stara się także o kolejne 70 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Czerwieńscy urzędnicy, jak i cała społeczność bełkowska z nadzieją patrzą na perełkę architektoniczną, która powoli odzyskuje swój blask. To niezwykle cenny i ciekawy zabytek, zapewnia rzeczniczka magistratu Hanna Piórecka-Nowak. Tuż obok kościoła jest zabytkowy cmentarz. W murze kościelnym w XVII wieku wmurowano tak zwane kuny służące do wystawiania grzeszników na widok publiczny, zakuwania ich za szyję. Z kościółkiem związane są miejscowe legendy i opowieści. Jedna z nich głosi, że pomiędzy świątynią a kopcem biegnie podziemny tunel, do dzisiaj niezbadany. Wszystko to sprawia, że drewniany kościółek cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i pasjonatów zabytków. Dlatego też obiekt, który przez lata był zamknięty, po remoncie ma tętnić życiem nie tylko w niedzielę i święta.